Drodzy kochani, w dzisiejszym programie chciałem poruszyć temat związków chemicznych, które są zawarte w naszym pożywieniu dziennym. Otóż wielokrotnie kupujemy produkty w supermarkecie i niektóre z tych produktów po prostu nie mają jakby takiej etykiety, jakie tam znajdują się ciekawe składniki, więc ja tu chciałem podkreślić kilka takich, omówić kilka takich pewnych antyoksydantów, czyli po prostu substancji, które znajdują się w jedzeniu. A więc, ja bym zaczął od antyoksydantów. To są takie, bo będę czytał symbole, także wszyscy, którzy po prostu się znają na tych konserwantach, mogą się domyślić. A więc, szkodliwe substancje w jedzeniu. Tak mniej więcej podam, że proda i takie inne substancje, które znajdują się w chlebie, właśnie konserwujące pieczywo, w wielkich takich lodówkach przemysłowych, to zaczniemy może od E300, E306, E310, E320, E322, E325, E330, E330 jest bardzo niedobry, bardzo nie polecam tego, E334 tak samo, E302, E309, E312, E321, E327, E333, E337 i teraz mamy takie jakby wypełniacze i emulgenty, które są też szkodliwe i tutaj właśnie poczytam o nich. To jest tak, E400, E405, E406, E416, E420, E421, E422, E440, E450, E460, E466 i też E471, E472. Też chciałem tutaj podać kilka takich słodzików, które też są symbole chemiczne właśnie tych słodzików. Tutaj sacharyna i sole. To jest mniej więcej H6884, H6887. To właśnie są, nie ma jakby wyjaśnienia w ogóle co to tych składników. I H6880, H6882. To jest również w ogóle bez wyjaśnienia. Jak również nie polecam kafeiny i kininy i soli. Ich działanie na organizm też jest nieokreślone i po prostu no nie polecam po prostu. Jak również kwas glutamiczny i sole. To jest 620, 625. Jak również konserwanty, które teraz omówię. A więc E200, E203, E210, E213, E214, E219, E220, E228, E236, E249, E250, E251, E252, E260, E263. Jak również pewne koloranty, które niekiedy są uzyskiwane z pewnych insektów. A więc powolutku będę tutaj czytał, żebyście Państwo mogli sobie to zapisać, zapamiętać. Więc tak, E100, E101, E102, E104, E110, E120, E122, E123, E124, E127, E131, E132, E140, E141, E142, E150, E151, E153, E160, E161, E162, E163, E170, E171, E172. Po prostu tych substancji o tych numerach, które jak już są na jakimś opakowaniu, no po prostu niestety nie polecam kupna produktów ciastek, jogurtów, jakichś różnego rodzaju produktów żywnościowych, w których się znajdują właśnie te symbole, właśnie o których była mowa. Ponieważ niektóre z nich uszkadzają mózg, uszkadzają nasz system krwionośny, uszkadzają nasze nerki i nie tylko, powodują też stany psychodeliczne u ludzi.
Ja nie polecam sacharozy, ponieważ otrzymywana jest w procesie chemicznym. Są pewne substancje pochodzące z rafinacji ropy naftowej i są po prostu w sacharozie, także naprawdę, drodzy kochani, nie polecam. Jeszcze raz powiem, że polecam natomiast stosowanie cukrów naturalnych, stosowanie miodu do sałatek owocowych. Można po prostu takim miodem naturalnym z lipy czy z jakiegokolwiek innych kwiatów doprawić jedzenie sałatką owocową z bananów, z pomarańczy, z truskawek, z malin czy z jakichkolwiek innych owoców. A nie polecam natomiast stosowanie cukru białego, ponieważ cukier biały ma symbol chemiczny podobny do heroiny. Nie jest to dobry składnik po prostu, żeby słodzić jakieś koktajle, jakieś sałatki owocowe. Raczej bym polecał stosowanie cukru brązowego, takiego z czyny cukrowej, który jest pełny, który jest po prostu niezrafinowany. Jeżeli już naprawdę ktoś chce stosować taki cukier, który no, naprawdę jest bardzo zdrowym cukrem, to polecam właśnie to mielenie listków stevii i po prostu na takim czubeczku łyżeczki, ledwo taką szczyptę po prostu można dodać do sałatki i ta szczypta spowoduje, że cała sałatka będzie słodka. I jest to po prostu najbardziej naturalny cukier, to właśnie polecam stevię. Ona reguluje cukier w organizmie, reguluje wiele takich różnych funkcji organizmu w ciele ludzkim, także tam to będzie po prostu najlepszy produkt, który możecie, drodzy kochani, stosować. Na marginesie chciałem wam skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje aronit. Są to minerały, które są w tym odpromienniku. Można zakupić nasze produkty na linku pod naszym YouTube'em. Dziękuję państwu za uwagę i do widzenia.